dzisiaj upieczemy sobie taką tartę makową, którą ja nazywam dekonstrukcją kołacza. Bo upieczemy ciasto z samego farszu. Na początek wsypujemy sobie 250 g suchego maku. Mak zalewamy wrzątkiem. I odstawiamy na pół godziny. Następnie mak musimy przecedzić i pozostawić do odsączenia na sicie. Teraz mak musimy dwa razy przekręcić przez maszynkę na drobnych oczkach. Teraz do masy makowej, którą przekładamy do misy miksera, dodajemy 5 żółtek białka do osobnej miski. Dodajemy 3/4 szklanki cukru i będziemy to miksować. Ciasta najlepiej wrzucić mnóstwo różnych bakalii. Ja nie mogę ze względu na aparat na zębach mojego dziecka. Także u nas będą rodzynki, skórka pomarańczowa i skórka z cytryny. Ale można też dosypać orzechów, migdałów, czego tam się chce. Miksujemy. I wsypujemy. Pół szklanki bułki tartej. Do masy makowej dodajemy ubitą pianę z białek. Tartę o średnicy 24 cm smarujemy masłem. Piekarnik nagrzewamy do temperatury 190 stopni i przekładamy masę. Pieczemy przez około 50 minut na drugiej półce od dołu. Zgrzaniem góra-dół. I upieczone ciasto pozostawiamy do wystudzenia. I będziemy teraz lukrować ciasto. Upieczony farsz do kołacza. Genialne ciasto. Genialne i przepyszne. Serdecznie polecam.